Witamy serdecznie w następnym odcinku. Pokaż, co potrafisz. W tym odcinku jest trochę nietypowo, gdyż kolega złapał mnie, gdy jestem pijany. No ale trudno, damy radę. Więc tak, pokaż, co potrafisz czołgiem T-62A, czyli 10 metr rosyjski, zajebisty. W rękach kolegi, który właśnie pokazuje, co potrafi, czyli Stinger 2PK. Witam. Stinger 2PK, witam serdecznie. Aha, no. Co to za nick? Skąd nick w ogóle wymyśliłeś? Stinger to jest mój nick właśnie z dawnej gry, z Ryla, w którym grałem właśnie taką postacią. W ogóle Stinger to jest amerykańska firma produkująca bazuki i sprzęt wojskowy. A ja, że właśnie grałem w poprzedniej grze taką postacią, która miała takie ciało, no to tak wyszło. Jesteśmy na mapie Port i tu jesteś w takim miejscu, gdzie balansujesz między dwoma połowami ataku, nie? Możesz bić z jednej i z drugiej strony. I tak tu na początku zostałeś. Czyli możesz z tego miejsca możesz bić kolesi, którzy atakują właśnie tak widać z lewej. Jep. Ale co jest najważniejsze w tym medzie, to jest właśnie to, że on w 5,5 sekundy przeładowuje nabój, nie? Tak, 5,45 dokładnie. Ty już na nim masz co? Wszystkie te tam towarzysze broni i tak dalej? Tak, mam właśnie towarzyszy, żarówkę, no i naprawdę. Dobra, to może teraz jakbyś mógł powiedzieć kilka słów właśnie na temat tego czołgu. Jakie on ma wady, jakie zalety? No to tak jak wcześniej mówiłeś, jest to ruski 10 metr. No jego główne zalety to jest właśnie jego 100 mm lufka z bardzo dobrym czasem przeładowania. No a wadą to jest oczywiście jego papierowy pancerz kadłuba, który unosi 102 mm z przodu. Mhm. Gorszy niż T-54 poprzednik? Znaczy T-54 okazję grać to ja miałem niedawno, jak już on został znerfiony sporo, tak? Mhm. No, czyli najważniejszą zaletą tego meda jest przeładowanie. No niestety nie za bardzo rykoszetuje i nie zbytnio twardy. Tak, nie daje się właśnie do takiej bezpośredniej walki, tylko tak najlepiej z wychwycia. No, na pewno następny perk, który zrobię, to będzie kamuflaż na wszystkich załogach. Czyli warto używać kamuflaża i gdzieś się szczaić. Tak, bo ten czołg nie wybacza błędów. To jest, można tak powiedzieć, baczat bez bębenka, nie? No, dokładnie. Tylko z twardszą wieżą. Aha. No jak na razie mapa port, tak mówiłem, 7-5. W tej chwili w zasadzie wygląda na to, że jest łatwa wygrana. Wygrywacie 7-5, dwie dziesiątki na dwie dziesiątki. No ale niestety strona lewa dostanie w dupę. Tak, będę musiał nadrobić ich zaległości właśnie. No, nadal kręcisz się w tym rejonie właśnie E5. To jest taka, można powiedzieć, takie miejsce, gdzie można się ukryć przed artą, przed czołgami i masz widok na dwie strony, nie? Tak, tylko jak mi się żarówka zapali, to od razu muszę w ruchu być, żeby ta Lorena mi przypierdzieli. Mhm. Oczywiście podstawa dowódca żarówka, nie? Tak. No, Artam bez problemu potrafi zwanshotować ten czołg. Mhm. AK klan to jest klan znany w świecie World of Tanks. Tu widzę, że grałeś z kumplem.
który już no, ale niestety... kumpel niestety padł troszkę szybciej. No. Tak, no to jest Armia Krajowa. CW gramy, kompania różne. Rozwijamy się na pewno i poszukujemy aktywnych graczy, by na te parę składów, przynajmniej na CW śmigać, nie? Mhm. Jak na razie D-Match już jest nawet, bo pokazuje mi tu 3700. No i właśnie jest bez straty HP swojego. O, tu coś cienko ci szło, wycelowanie. No, czasami ta lufka potrafi zaskoczyć troszkę z większej odległości, mimo że ma 0,34 celności. No. Ale trzeba też zaznaczyć, że chciałeś pokazać swój lepszy meczyk rozegrany ST1, ale niestety u mnie już ST1 miała meczyk trochę lepszy niż twój. I dlatego niestety nie pokazujemy ST1, tylko T62A, którego jeszcze nie pokazywałem. Mam zawsze być pierwszym. Jesteś pierwszym z T62A. No i w ogóle masz zaszczyt i nieprzyjemność rozmawiać z pijanym Fają, nie? Ja już naprawdę, jest niedziela, godzina 20:34 i... Szczerze mówiąc, ja już jestem bardzo pijany, nie? Ale kolega mnie prosił, że chce coś pokazać. No zobaczymy, no. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten meczyk, nie? Właśnie tutaj zaczynały się schody w tej bitwie. Chciałem tutaj wyjechać na tą E50, ale nagle zobaczyłem tego wydeka niemieckiego i nie chciałem od niego w tyłek zarobić, to chciałem, musiałem się tutaj cofnąć, żeby się schować. Najpierw musiałem zniszczyć na pewno jeden czołg, później dopiero drugi. Tutaj ładnie bez celowania trafiłem, 50M. Ale teraz już nie. Jagódka spierdzieliła, to już wiedziałem, że można ją wykończyć bez problemu. O, jak pan ZS, to zajebany i teraz lecisz po E50 przez M. Tak, widzę, że tutaj moja arma zaczyna coś kombinować. Właśnie miałem taką cichą nadzieję, że mi pomoże z tym E50. Tutaj postanowiłem właśnie podjechać, jak już Lorena była blisko. O, i właśnie mi pomogła i ja przednie kółeczko zniszczyłem. Dobra robota artylerii, nie? Gdyby ci nie pomagała, to by było ci ciężko chyba, nie? Oj, nie wiem, czy bym sobie poradził z tym E50M. Ale już i tak na złocie musiałem strzelać, bo mi się zwykłe pociski skończyły, nie przeładowałem się z CW. Ale nadal nie wiadomo, co się stanie, bo... przeciwników jeszcze zostały dwa heavy tanki i Arta, nie? O, tutaj miałem trochę szczęścia, że mnie M103 nie trafiła. I znowu Lorena się podciąga, żeby mi pomóc. Czyli ta artyleria bardzo skutecznie ci pomagała, nie? Na pewno była skuteczniejsza niż team. I tutaj poczułem, że może już będzie szansa na wygraną. Się schowałem, żeby zniknąć. Nie wiedziałem, czy oni właśnie na bazę jadą, czy jeden ciąg na mnie wyjedzie. Musiałem dość ostrożnie postępować. Czyli można powiedzieć gratulacje dla kolegi Wides Sigty. O, dziwny nick, może trzeba przyznać. UZ-a się wyświetliła. Na hita. Ale tutaj trochę poczułem się zbyt pewnie i zarobiłem sporo HP, straciłem. UZ-a strzeliła, miałem czas, żeby naprawić się, przeładować i strzelić pod wieżę.
No i ostatni zawodnik, czyli M103. To już gratulacje ze strony obiekta. No, to są właśnie te mecze, gdzie czujesz, że to właśnie ty wygrałeś cały mecz, kurwa, nie? No, z tą Lorelą, bo sam to nie zupełnie. Czyli nie ma się co poddawać, zawsze trzeba szukać jakiejś szansy. Ja jeszcze defendera chyba zrobiłem. M103 spierdzieliło i już tylko tu Dinga niestety miałem, ale Lorena pomogła zamknąć. No, czyli w dwójkę rozjebaliście 9, no, meczek niesamowity. Wszystkie tam informacje o meczu podeślę w opisie. Oczywiście nie jest to twój najlepszy wynik, bo lepsze mecze robiłeś innymi czołgami, no niestety już inne lepsze mecze pokazywałem w pokaz, co potrafisz z tymi czołgami. No ale tego czołgu ja nie pokazywałem, więc